Spójrzmy teraz na takie równanie. Do rozwiązania takiego równania możemy wykorzystać wzór skróconego mnożenia, ten, który mamy tutaj. No bo nasze x do potęgi czwartej to będzie a kwadrat, mamy odjąć, czyli znak nam się zgadza, b kwadrat, a b kwadrat to będzie 625. Czyli żeby zapisać to w takiej postaci, jaką mamy po lewej stronie, to musimy wiedzieć, ile wynosi a oraz ile wynosi b. No to skoro nasze a kwadrat to będzie x do potęgi czwartej, to oznacza, że a to będzie x do potęgi drugiej. Bo jeżeli x kwadrat podniesiemy do kwadratu, to otrzymamy x do potęgi czwartej zgodnie ze wzorem na potęgowanie potęgi. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że x kwadrat podnosimy do kwadratu, no to mnożymy przez siebie wykładniki, 2 razy 2 to będzie 4, czyli faktycznie pojawi się x do potęgi czwartej. Natomiast tutaj musimy wiedzieć, ile wynosi b. Czyli skoro nasze b kwadrat wynosi 625, to pod b możemy podstawić 25, ponieważ 25 do potęgi drugiej da nam 625. Zatem tę lewą stronę możemy rozpisać przy użyciu tego wzoru jako a odjąć b, czyli x kwadrat odjąć 25 razy x kwadrat dodać 25. No i to musi być równe 0. No i mamy już zapisane to w takiej postaci, ale zauważcie, że jeżeli chodzi o ten pierwszy nawias, to tutaj nadal mamy wzór skróconego mnożenia i to będzie ten sam wzór. Tu też mamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Czyli jeżeli teraz, wykorzystując sobie ten sam wzór, możemy zapisać, że a kwadrat, tym razem to będzie x kwadrat, natomiast b kwadrat to będzie 25, no to skoro a kwadrat to będzie x kwadrat, to oznacza, że a to będzie x, no bo x do kwadratu da nam x kwadrat, a skoro b kwadrat wynosi 25, to oznacza, że samo b to będzie piątka, no bo 5 do kwadratu to będzie 25. Czyli można sobie ten wzór, czyli ten nawias, rozpisać jako x odjąć 5 razy x dodać 5. Czyli zróbmy tak. X odjąć 5 razy x plus 5 to będzie ten nawias, czyli musimy to sobie jeszcze pomnożyć przez x kwadrat dodać 25. No i tutaj już nie wykorzystamy tego wzoru skróconego mnożenia, bo między a kwadrat a b kwadrat tu mamy minus. Tutaj mamy plus, czyli po prostu nie zgadza nam się znak. Następnie, ponieważ pojawił nam się tutaj iloczyn, to każdy z czynników tego iloczynu możemy już przyrównać do zera. Czyli stąd x odjąć 5 równa się 0 lub x plus 5 równa się 0 lub x kwadrat plus 25 równa się 0. No i teraz tak, tutaj żeby wyznaczyć x, to minus 5 przenosimy na stronę prawą, czyli x równa się 0 plus 5, czyli x wynosi 5. Tutaj x równa się 0 odjąć 5, no bo gdy zmieniamy stronę, to zmieniamy znak, czyli x to będzie minus 5. Natomiast tutaj, gdy przeniesiemy 25 na prawą stronę, tu mamy minus 25. No i zauważcie, że żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam liczby ujemnej. Czyli to oznacza, że w tym przypadku będzie brak rozwiązań takiego równania. Zatem można powiedzieć, że to równanie, które mamy tutaj, ma tylko dwa rozwiązania. X równa się 5 oraz x równa się minus 5. Dokładnie tak samo będzie w przypadku takiego równania. X do czwartej odjąć 16 równa się 0. Czyli co tutaj otrzymamy? No to będzie ten sam wzór skróconego mnożenia, czyli możemy to sobie zapisać w takiej postaci, bo my mamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Nasze a kwadrat to będzie x do czwartej, mamy faktycznie odjąć, b kwadrat to będzie 16. No to po kolei. Co do kwadratu da nam 16, no to będzie czwórka. Czyli jeżeli tutaj pod b podstawimy czwórkę, no to sprawdźmy. 4 do kwadratu 16, to nam się zgadza. Natomiast a to będzie x kwadrat. X kwadrat do kwadratu
to będzie x do potęgi czwartej. Czyli to, co mamy tutaj, można zapisać w ten sposób. Jako x kwadrat odjąć 4 razy x kwadrat plus 4 równa się 0. No i teraz tutaj mamy nadal wzór skróconego mnożenia w tym nawiasie. Ten sam wzór, bo to będzie nasze a kwadrat, a tutaj mamy b kwadrat, czyli b kwadrat jest równe 4. Czyli ile musi być równe a? Skoro a kwadrat to będzie x kwadrat, to oznacza, że a musi być równe x, no bo x do kwadratu da nam x kwadrat. Skoro b kwadrat to 4, to samo b będzie równe 2, no bo 2 do potęgi drugiej wynosi 4. Czyli możemy znowu zapisać zgodnie z tym wzorem ten nawias jako x odjąć 2 razy x plus 2, no i jeszcze razy x kwadrat plus 4, no i to będzie równe 0. Mamy iloczyn po prawej stronie 0, czyli każdy z czynników przyrównamy do 0. Lub x plus 2 równa się 0, lub x kwadrat plus 4 również wynosi 0. Czyli mamy tak, zatem x będzie równy 0 plus 2 to 2, 0 odjąć 2 to minus 2, no a tutaj zauważcie, że jak przeniesiemy sobie czwórkę na prawą stronę, mamy minus 4, no to żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam minus czwórki, czyli tutaj mamy brak rozwiązań, czyli możemy powiedzieć, że to równanie ma tylko dwa rozwiązania, dwójkę oraz minus dwójkę.